Cześć wszystkim! Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć niesamowicie poruszającą historię związaną z jednym z najbardziej odważnych żołnierzy II wojny światowej, majorem Richardem Dickiem Wintersem. Ale zanim rozpoczniemy tę fascynującą opowieść, chciałbym serdecznie Was przywitać na moim kanale. Jestem niezmiernie zadowolony, że mogę z Wami dzielić się tą historią tego niezwykłego człowieka i jego jednostki Easy Company, która weszła do legendy jako Kompania Braci. Razem odkryjemy, jakie niezwykłe czyny bohaterstwa i poświęcenia dokonali Dick Winters i jego żołnierzy podczas II wojny światowej. Będziemy razem zgłębiać wydarzenia, które ukształtowały ich życie i misję, ale także dowiemy się, jak ich odwaga wpłynęła na historię i jakie dziedzictwo pozostawili dla przyszłych pokoleń. Dlatego bardzo Was zachęcam do subskrybowania mojego kanału, abyście nie przegapili żadnego z tych poruszających opowieści o prawdziwych bohaterach i wyjątkowych wydarzeniach z historii. Kliknijcie dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach, a wspólnie odkryjemy fascynujący świat historii. Zapraszam na materiał o majorze Dicku Wintersie. W malowniczej wiosce w Pensylwanii, gdzie życie toczyło się spokojnie, mieszkał skromny starszy pan o imieniu Richard Dick Winters. Jego wyjątkowe życie ukrywało niezwykłą historię, która zapoczątkowała się w czasach II wojny światowej. Dick Winters urodził się 21 stycznia 1918 roku w Nowym Jorku. Był jednym z ośmiorga rodzeństwa i dorastał w trudnych czasach wielkiego kryzysu. Niewątpliwie te trudności ukształtowały jego charakter, ucząc go wytrwałości, współczucia i solidarności, które później miały kluczowe znaczenie w jego służbie wojskowej. Kiedy wybuchła II wojna światowa, Winters wstąpił do armii Stanów Zjednoczonych, wykazując się niezwykłymi zdolnościami przywódczymi i umiejętnościami taktycznymi. W 1942 roku został przydzielony do elitarnej 101. Powietrzno-Desantowej Dywizji Piechoty, skupiającej najlepszych żołnierzy do wyszkolenia na nieuniknione operacje spadochronowe. Jego jednostka Easy Company szybko stała się jednym z najbardziej uznanych oddziałów 101. Dywizji. To było zrozumiałe, ponieważ Dick Winters jako dowódca prowadzał surowe treningi i nieustanne dążenie do doskonałości. Jego zaangażowanie przekładało się na wysokie morale i zdyscyplinowane wśród żołnierzy, co stanowiło kluczową przewagę boju. 6 czerwca 1944 roku podczas D-Day Easy Company lądowała na plaży Omaha w Normandii, w jednym z najbardziej brutalnych, krwawych momentów wojny. Mimo że wielu żołnierzy padło w panikę, Dick Winters zachował spokój i chłodną głowę. Zdecydował się na ryzykowną taktykę obejścia silnego ognia nieprzyjaciela i przyczółka, co przyczyniło się do zdobycia kluczowych pozycji na plaży. Jego odwaga i zdolności taktyczne zostały zauważone i uznane przez jego podkomendnych, którzy podziwiali go jako niezłomnego dowódcę, który nigdy nie zostawiał żołnierzy samych sobie. Po D-Day Easy Company kontynuowała swoje działania na froncie zachodnim. Walczyła w bitwach takich jak bitwa o Carentan, operacja Market Garden i bitwa o Bastogne. Winters zawsze był na pierwszej linii, dowodząc swoimi ludźmi i wzbudzając zaufanie w każdym z nich. Jego podejście do przywództwa, oparte na współczuciu i szacunku dla jego żołnierzy, sprawiło, że byli gotowi walczyć na śmierć i życie dla wspólnej sprawy. Jednym z najbardziej wstrząsających momentów w historii Easy Company było wyzwolenie obozu koncentracyjnego Dachau w kwietniu 1945 roku. Kiedy Winters i jego ludzie dotarli do obozu, zastali tam przerażające warunki aż do ostatnich chwil okrucieństwa nazistowskiego reżimu. Mimo przerażających widoków, ich odwaga i poświęcenie pozwoliły uwolnić dziesiątki tysięcy więźniów, którymi dali szansę na nowe życie po latach piekła. Blisko końca wojny Easy Company odważnie wspięła się na szczyt góry w południowych Niemczech, gdzie znajdował się osobisty schron Adolfa Hitlera. Po ciężkim marszu w górach i zaciętych walkach kompania osiągnęła szczyt i triumfowała na tarasie Hitlera. To było nie tylko zwycięstwo militarne, ale także moralne. Pokazali, że zło i niesprawiedliwość mogą zostać pokonane dzięki jedności i odwadze ludzi, którzy wierzą w dobro i sprawiedliwość. Po wojnie Dick Winters wrócił do swojej rodziny w Pensylwanii, unikając rozgłosu i sławy. Był skromnym człowiekiem, który zawsze podkreślał, że sukces Easy Company był wynikiem wspólnego wysiłku i braterstwa. Jego pokora i oddanie służbie stały się legendą wśród jego żołnierzy, którzy zawsze byli gotowi na cokolwiek dla swojego ukochanego dowódcy. Dzięki książce Stephena Ambrosa, Kompania Braci i miniserialowi opartemu na tej książce, historia majora Dicka Wintersa Easy Company stała się szeroko znana i doceniona na całym świecie.
Jego odwaga, poświęcenie i bezgraniczna lojalność wobec swoich ludzi stanowiło prawdziwe wzorce, które przetrwały wiele pokoleń, inspirując ludzi do podejmowania trudnych wyzwań i dążenia do tego, co dobre i sprawiedliwe. Opowieść majora Dicka Wintersa i Easy Company jest hołdem dla tych niezwykłych ludzi, którzy poświęcili swoje życie w obronie wolności i wartości, które kochamy. To historia o sile ducha, jedności i odwadze, które pokazują, że nawet w najtrudniejszych czasach zwykli ludzie mogą dokonać niezwykłych rzeczy. Ich bohaterskie czyny ciągle inspirują kolejne pokolenia, przypominając nam, że wartości takie jak poświęcenie, odwaga i bohaterstwo są wartościami najwyższymi, które kształtują charakter i wpływają na losy całego świata. Niech ich odwaga i poświęcenie będą zawsze w naszych sercach jako wzór do naśladowania i przypomnienie nieustannym dążeniu do sprawiedliwości i pokoju.